Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo. Wybaczcie troszeczkę mój zachrypnięty głos, ale witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym to odpakowuję paczki od was. Jak zawsze jest mi naprawdę niesamowicie miło i zawsze aż się czuję troszeczkę skrępowany, kiedy to nagrywam, ponieważ te rzeczy, które od was dostaję, to jest po prostu coś niesamowitego. Dziękuję również tym wszystkim osobom, które proponowały mi jakieś paczki, jednakże byłem zmuszony odmówić, no bo gdzieś tam te rzeczy albo się dublowały, albo niekoniecznie były mi potrzebne, no więc bez sensu, żebym po prostu brał to od was tylko dlatego, żeby brać. Jednakże pomyślałem, że w dzisiejszym materiale użyję karty odwrotności z UNO i zastosuję ją wobec was. Tak więc część z was będzie mogła dostać paczkę ode mnie, a w sumie kilka osób, tak na dobrą sprawę, ku uprzejmości firmy Krux, która podesłała naprawdę ogromną pakę z różnymi klawiaturami, myszkami i innymi bajerami. Jak wziąć udział w losowaniu, dowiecie się na końcu tego materiału. A teraz przejdźmy do paczek, które dostałem właśnie od was. Okej. Piotrka możecie kojarzyć z tego, że poprzednim razem przysłał mi dwa ThinkPady i jednego PowerBooka, więc myślę, że każdy z was już wie, co może się kryć w paczce od Piotrka. Na pewno coś ekstra. I tak, jest to coś ekstra. Już się nie mogę doczekać. Jak zawsze, świetnie zapakowane. Bierzcie przykład. Pierwsza rzecz. Szeregowy RS-232. Ale fajne. HDD kart. 42 MB. Z takim złączem. To jest w ogóle cimcia? Chyba cimcia nawet. Przepraszam, PCMCI. Tak to się powinno wymawiać. Jest bardzo śmieszny adapterek, to jest chyba bodajże do Maców było, tak, bo Maci zdaje się miały do wyświetlacza taki śmieszny z VGA. Jeszcze zaraz wam pokażę z bliska te rzeczy. Co my tu mamy? Piotrek wiedział. Flop do ThinkPadów, tak, bo te ThinkPady zwykle były modularne i można było sobie wsadzić flopa, więc my sobie włożymy flopa. Okej, okay, tutaj bardzo ostrożnie zapakowany dysk twardy na IDE laptopowy. Pojemność, dajcie mi sekundę, 3,2 giga, spoko. Jedna z większych rzeczy, kurde, jeżdżę po tej piance, ostrożnie, są rzeczy, które, what? Okej, okay, okej. Okay. Matryca do ThinkPada, ale do jakiego? Ty, a to nie będzie to tego T61 przypadkiem matryca? O. O, moi drodzy, i tutaj idzie gwóźdź programu. Co to może być? Moi drodzy, tablet. Tablet, który pracował pod kontrolą DOS-a. Jakkolwiek niedorzecznie to brzmi, to jest tablet, który działa pod kontrolą DOS-a. Z tego, co Piotr mówił, przez przypadek uszkodził tutaj DOS-a, więc będę miał zabawę, żeby tutaj DOS-a postawić i na pewno za jakiś czas na pewno za jakiś czas ukaże się filmik na temat tableta z DOS-em, bo moi drodzy, szczerze mówiąc, nawet nie kojarzę, żeby pan Lazy Gamers Review LGR robił coś na ten temat. O matko. Tu jeszcze mamy jakieś niespodzianki i niespodziankowy temat. Ciężkie, duże, szare. Wiadomo, że retro. A tak, to jest ten Twinhead. Okej. Okay. O matko, ale czołg. Moi drodzy, to jest laptop firmy Twinhead. Te plastiki, które tutaj są, one są właśnie z tego biednego Twinheada, który no zdecydowanie miał ze sobą już lepsze czasy. Ale możemy go sobie otworzyć. O, ale proszę, matryca nawet się trzyma. Okej, okay, czy on tutaj... Ej, bez kitu,
Patrzcie, jaki Siddiq. To jest... On jest duży strasznie. Ja nie wiem, czy to nie będzie normalny taki 3,5-calowy. Ale jeszcze nie widziałem, żeby Siddiq tak się otwierał zawsze na tym. To musiał być chyba jakiś jeden z pierwszych laptopów, które miały obsługę Siddiqa. Okej, mamy tutaj wyświetlacz, proszę. Znowu wraca moda na podwójne wyświetlacze. I mamy głośniczki. Ciekawy jestem, jakie to są w ogóle bebechy w nim. Z tego, co zauważyłem, jeżeli szukacie jakichś retro laptopów czy retro sprzętów, często one są w tak zwanym stanie nieznanym, bo ludzie nie mają jak ich sprawdzić, bo nie mają zasilaczy. Zasilacze to jest ogólnie bardzo duży problem z tego, co zauważyłem w retro community. Ja mam nadzieję, że sobie może uda mi się dorwać jakiś fajny, bo do tego też jeszcze nie mamy zasilacza, ale wiem, jakie mają być zasilacze i do tego tableta, i do tego, jak on się jeszcze, Twinheada, więc mam nadzieję, że uda nam się to fajnie ogarnąć. Dziękuję, Piotr, naprawdę, rewelacja. Kurde, ale dzisiaj to jest paczka. Słuchajcie, w tym odcinku paczek dzieją się takie nierealne rzeczy, że... aż mi po prostu mowę odejmuje. Znam zawartość tej paczki i po prostu nie potrafię uwierzyć, że widz mi przysłał coś tak niesamowitego, ale... Ło kurde. Takie. Bardzo dobrze zapaczkowane. Ja cię kręcę, nie wierzę w to. Ale zobaczcie na ten smile. Ja cię kręcę, aż nie wiem, co mam po prostu powiedzieć. Nie dowierzam w to, co ja tutaj widzę. Wow. I będę po kolei będę wyciągał. Jejku, to jest w ogóle, jakie to musi być stare. Kolekcja klasyki komputerowej i to jest polskie wydanie. Electronic Arts Black Crypt. Ja cię kręcę w ogóle. Birds of Prey, też Electronic Arts i też polskie wydanie. Ej, to jest w ogóle jakieś trójwymiarowe nawet. Kurde, dobra, zaraz zresztą o tym sobie pogadamy. O tak, to jest coś, co mi się zdecydowanie przydaje. Przepraszam. Best of Amiga 600, język niemiecki, ja genau. Amiga 600, Workbench 2.0. Nie przedłużając dalej, moi drodzy, Amiga 600 we własnej osobie, nie jest ona w perfekcyjnym stanie. Oczywiście, no myślę, że jest to na tyle niewielka niedogodność, bo same urządzenie jest sprawne, że dam radę je po prostu poskładać, wyczyścić i doprowadzić do pięknego, eleganckiego stanu. W ogóle momencik. Jak sami po tym widzicie, to Radek po prostu przeszedł chyba samego siebie. Amiga 600, w ogóle to jest dla mnie mega ciekawy temat, bo jeżeli chodzi o temat Amigi, to moja wiedza sprowadza się do tego, że okej, wiem, że Amigę produkowało Commodore, wiem, że Amigi zyskują niesamowite ceny i wiem, że są bardzo pożądane przez kolekcjonerów i generalnie ludzie mają do nich bardzo duży sentyment. Wiem, że kiedyś na przykład różne wideo ze ślubów montowano na Amigach i w telewizji bodajże też pracowano na Amigach. Jakby moja wiedza na temat tych urządzeń jest bardzo ograniczona. Troszeczkę tych starych PC-tów, jakieś 3.8, 6 i inne DOS-o podobne wynalazki, to można powiedzieć, że w miarę mam, że tak powiem, obcykane na takim poziomie, że wiem, co tam robię. Natomiast jeżeli chodzi o Amigę, no to jest dla mnie po prostu komputer i na dobrą sprawę, pewnie jak go uruchomię, to nawet nie będę wiedział na początku, co mam z nim zrobić, dlatego cieszę się, że mam tyle lektury do poczytania, a pewnie i w internecie znajdę coś więcej na ten temat. O, jeszcze mamy takiego fajnego gryzonia kulkowego. O, jakie fajne dwa klawisze. Okej, tutaj jeszcze bonusy widzę jakieś doszły. Muszę zobaczyć, co tutaj jest dokładnie. Okej, a tu widzę, mamy jakieś chłodzenie z AMD. GeForce 6500. To PC-towa karta już na PCI. 6500. To wcale nie taka tragiczna karta. Fajnie, bo już na PCI. Ej, to może się nawet przydać do jakichś tam retrobuildów, fajne. O, tu mamy kabelek VGA z przejściówką do DVI. Bardzo fajne. Mamy jakieś jacki. I tu jeszcze mamy takie pudełeczko, a w środku procesorek.
Athlon 64 razy 2, czyli dwurdzeniowy Athlon. Prawdopodobnie będzie to na AM2 albo AM3 procesor, więc fajny taki Athlonik do kolekcji jak najbardziej się przyda. Oczywiście, żeby nie było, jeszcze tutaj w paczce jest cała cegła do zasilania Amigi i jeszcze dodatkowo joystick do Amigi, także to jest niewiarygodny, kompletny zestaw. Radku, jeszcze raz, aż nie wiem, co mam powiedzieć, po prostu mnie zamurowało. Mam nadzieję, że sprostam oczekiwaniom i zrobię fajny materiał na temat Amigi 600 i jej odnawiania. Tutaj tą obudowę na pewno będzie trzeba troszeczkę poskładać, wyczyścić i mam nadzieję, że wyjdzie to wszystko bardzo fajnie, a tym samym jeszcze raz naprawdę ogromne, wielkie, stukrotne dzięki. Mamy tutaj kolejną paczuchę. Została ona nadesłana przez użytkownika z Discorda o nicku Markowski, za co bardzo serdecznie dziękuję. A teraz weźmy się za rozpaczkowanie. Och, jest dobrze. Okej. Okay. Dobra. Prościej. Kabelek. Zasilaczyk. Pewnie zastanawiacie się, co to jest takiego. A to jest tutaj, w takiej małej paczuszce. Oj, krucji i tak zawinięte, że... Kamil, nie rechocz ze mnie. Nie no, tak to się zepsuje, no. Dobra, tak to otworzę. O. No nie idzie krucji. Ale tego już tak nie musiałem zapakowywać. O. To jest taka malutka stacja dokująca do ThinkPadów. Ona jest tutaj na to złącze. To jest USB 3.0. Jest to bardzo spoko, bo mamy Ethernet, 3 USB-ki dodatkowo i wyjścia DVI. Tutaj jeszcze na froncie też mamy 2 USB-ki i nawet audio, więc jest to całkiem spoko. Stawiamy sobie taki mały boksik. Oczywiście tutaj do tej jest dodatkowo zasilaczek. No i łączymy się przez USB-ka do naszego ThinkPada. Przypuszczam, że działa to również z innymi laptopami. No i możemy mieć obraz na innym monitorze. Do kolekcji moich ThinkPadów jak najbardziej się przyda, także dziękuję bardzo za ten prezencik. Tą paczuszkę przysłał mi użytkownik z Discorda, który nazywa się Marceli KK. Dziękuję bardzo i otwieramy. Tą będzie zdecydowanie prościej otworzyć. Albo i nie, zobaczymy. Siup. I tutaj mamy właściwą rzecz. Już to wyciągam. O, zobaczcie. To, moi drodzy, są pamięci SIM. Są to pamięci, które przydadzą się najprawdopodobniej do naszego retrokomputera na 386. Jeszcze nie miałem w ogóle takich kości RAMu. Z tego, co widzę, tutaj jeszcze jest Optimus, czyli nasza stara polska firma, więc no, te kości na pewno troszeczkę lat mają. Tak więc dziękuję bardzo za te kosteczki. Będziemy sprawdzać, czy działają i bardzo serdecznie. Dziękuję. Dobra, i teraz tak jak zapowiedziałem wam na początku filmu, mamy naszą wielką paczkę, niespodziankę. Matko, no duża paczka, taka, sobie usiądę, teraz macie perspektywę. To jest taka wielka paczura. O, moi drodzy, już wiem, co dostaliśmy. Spójrzcie, to folia bąbelkowa. Pierwsza rzecz, łuka. Dwie myszki takie same, torny tak zwane, widać, że RGB, więc spoczko. Sensor PMW 3360 i DPI aż do 12000, wow, dużo. Wow. O kurczę, o ja cię kręcę, patrz ile różności gadżetów mamy, jojo i tak dalej. O, ja coś czuję, że ten giveaway będzie dość długo trwał, że ja wam będę systematycznie rozdawał rzeczy przez długi, długi czas. Mamy tracker taki na Bluetootha, że zasadniczo, jeżeli coś nam się zgubi, to potem pewnie idzie to jakoś lokalizować. O matko, to jest naprawdę dużo tych rzeczy, stary. Ja cię kręcę, ale zaszaleli. Tutaj mamy inną myszkę, która nazywa się BIM. Też widzę 12000 DPI, ten sam sensor. Częstotliwość próbkowania do 1000 Hz,
ale widzę, że nie ma tak dużo RGB, jest taka bardziej... Inny ma design po prostu. O panie złoty, pato! Co my tu mamy? I mamy klawiaturę Comet z przełącznikami typu Braun AUTEMU, czyli jest to klawiatura mechaniczna. Ja się śmieję, że Brauny to są takie dla niezdecydowanych, to znaczy pomiędzy blue i pomiędzy redami. I tutaj mamy, tu była Kometa, teraz mamy Meteor. Ten jest z przełącznikami AUTEMU Blue. Jak widzimy, jest to też klawiatura pełnowymiarowa, tylko ta jest dodatkowo z taką podkładką tutaj. I mamy kolejnego Meteora, tylko tym razem z przełącznikami typu Braun. Więc dla każdego coś nowego. I mnie to nie zmyliło, mamy Kometa, który jest z Blue. Ale to nie wszystko. A to jest Skorpion, Mouse Bungie. Taki skorpionik, Scorpius. Mamy kolejnego Scorpiusa. Siup. I mamy Scorpiusa Pro, który różni się tym, że ma dodatkowo USB-ki. Z tego co widzę tutaj po bokach. Czyk, czyk. I kolejny Scorpius Pro. Tak więc, jak sami widzicie, mamy tutaj naprawdę mnóstwo tych bajerów, także bardzo dziękuję firmie Krux. Jest to, z tego co wiem, polska marka, więc tutaj część z tych rzeczy, myślę zdecydowana część z tych rzeczy będzie dla Was do wygrania w konkursach, czy bardziej bym powiedział w losowaniach. A teraz powiem Wam, co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w losowaniu. Żeby wziąć udział w losowaniu, no to temat jest dość prosty. Tutaj subskrypcja na kanale, jako że jest to kanał, jako że jest to losowanie dla moich widzów, więc myślę, że to nie powinno być problemem. No w przypadku Instagrama, no to oczywiście obserwowanie. No i pod postem musicie zostawić jakiś komentarz, tak aby bot wziął Was pod uwagę w losowaniu. Natomiast w przypadku Discorda musicie dołączyć oczywiście do mojego serwera, jako że tam się odbywa losowanie. No i wchodzicie, tak jak tutaj macie na ekranie, w zakładkę konkursy, no i klikacie tą reakcję, aby wziąć udział w losowaniu. Weźcie również pod uwagę to, że jest regulamin konkursów na Discordzie, tak aby uniknąć multikont. Tak więc tyle, jeżeli chodzi o wygrane. Przygotowałem dla Was tutaj kilka zestawów, takich troszeczkę większych, a także parę zestawów z takimi, powiedzmy, nagrodami pocieszenia. Tak więc mam nadzieję, że to będzie jakaś taka, takie miłe urozmaicenie dla Was, które będzie mogło troszeczkę, że tak powiem, wynagrodzić Wam to, że ja dostaję paczki, Wy to oglądacie, to pomyślałem, że fajnie będzie, jak Wy też będziecie mogli dostać troszeczkę ciekawego sprzętu. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach, na razie, BIOS!